wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym zrobimy sobie przegląd moich kosmetyków. Jak widzicie, jestem tutaj w łazience właściwie, dlatego może być jakieś tam delikatne echo. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak wyczuwalne i mam nadzieję, że nie będzie Wam ono przeszkadzać. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie moje kosmetyki, to tutaj są chyba wszystkie kosmetyki. Nie mam toaletki jeszcze, jak będę urządzać jakieś tam własne swoje mieszkanko, to toaletka będzie. Natomiast aktualnie po prostu mam tutaj 3 półki w łazience, w sumie tyle mi starcza, jest tutaj ogromny bałagan, teraz się tym zajmiemy, w tym odcinku właśnie zrobimy taki przegląd kosmetyku. Tutaj są jeszcze 2 kartony, które przyniosłam, właściwie nie kartony, tylko 2 takie torby. I tak, i w tej jednej torbie tutaj trzymam rzeczy przewirone z Leszna, czyli z mojego miasta rodzinnego, ponieważ ja w moim mieście rodzinnym właściwie praktycznie już przestałam mieszkać i z tego powodu po prostu przywiozłam stamtąd wszystkie, chyba wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie kosmetyki, które właśnie są w tej torbie. Ja tą torbę muszę w końcu rozpakować, bo to było kilka miesięcy temu, ja jeszcze tego nie zrobiłam. Natomiast jeśli chodzi o tę tutaj torbę, to tutaj znajdują się kosmetyki kompletnie nieużywane, nowe, które są do sprzedania, które możecie znaleźć na moim Vinted. Zacznę może od tego, od tej wielkiej torby, w ogóle przyniosę to tam. Jeśli chodzi o tę wielką tutaj torbę, no to przede wszystkim znajduje się tutaj cały taki organizer z kosmetykami. I ja z tego organizera na pewno powybieram rzeczy, których nie korzystam. Na przykład ta paletka, ona idzie na sprzedaż, z niej nie korzystam w ogóle. Ta paletka, jeśli chodzi o tamtą paletkę, ona jest kompletnie nieużywana. Ja ją tylko kilka razy zeswatchowałam, właściwie kilka razy, kilka cieni zeswatchowałam. Natomiast, i mi się one bardzo podobała, natomiast teraz mam paletki, które mają bardzo podobne kolory i z tamtej po prostu już nie chcę korzystać. Ta paletka również idzie na sprzedaż. W ogóle, to jest pudełko, podkład, pod gąbkę. Z gąbki nawet nie korzystam. To zostawiam, to jest nieużywane, to muszę kiedyś użyć. To jest taka kuracja na gorąco do włosów, to taki szampon, odżywka i tak dalej. Co my tutaj mamy? Jakiś krem hipoalergiczny, to idzie w ogóle do kosza. Ta pomadka, ten błyszczyk właściwie, idzie do kosza. To jest tester, właściwie nie tester, tylko gratis, który dostałam przy jakimś tam zamówieniu. On idzie do kosza, ponieważ nie chcę wam sprzedawać jakieś półwymiarowej pomadki, ponieważ to nie jest pełnowymiarowa pomadka, tylko taka półwymiarowa. Ona ma taki kolorek, to idzie do kosza, to w ogóle jest okropne. O! To jest body peeling! Nawet nie wiedziałam, że takie coś ma. Mam jeszcze zmywać do paznokci, którego prawie nie ma. Ja przestałam malować paznokcie ze względu na to, że mi za szybko rosną, żeby je malować. Jeszcze mam olejek CBD, który chyba jest przeterminowany. Żel delikatnie oczyszczający. On powinien już iść do kosza. Mam tutaj jeszcze mikroampułkę i to jest anti-aging. Skąd ja to mam? Może to było w jednym z beauty boxów? Jakiś dodatek pilniczek. Jeszcze jakieś... O, to jest dobre. To jest na wypryski. Kiedyś stosowałam taki żel punktowy z Pharmaceris. Polecam, bo całkiem fajne. Jeszcze go sobie zostawię. Tu w ogóle mam perfumy z Zary, które kiedyś kupiłam x lat temu i ani razu ich nie używałam. Co tutaj jest? To jest kontratubek, to jest na bliznę. No i tutaj jest nić dentystyczna i taka szczoteczka. W ogóle to muszę umyć do aparatu, którego już nie mam, więc... Moja pielęgnacja, więc jakby... Pielęgnację powinnam mieć do góry chyba, bo... Chociaż pielęgnacja to jest rzecz, z której korzystam codziennie, więc niech będzie na dole, a górę też zrobię od kosmetyków. Więc dobra, pielęgnację zrobimy na dole. Zacznę od tego, płyn micelarny z Solai. Muszę kupić jakiś inny, ze względu na to, że mam wrażenie, że ten jest zbyt delikatny. Dalej mam piankę do twarzy, też Solai. Ta akurat jest fajna. To powinnam w ogóle w końcu wykorzystać. Kiedyś dostałam od mamy taki żel, w ogóle gdzieś tam w górach kupiony wyrób medyczny do mycia twarzy. To jest do ciała, jogurt do ciała, to idzie na sam koniec. Tutaj mam balsam też. No i to dostałam od swojej dermatolog. Triacneal Experts Aven. Taka Soin Emulsion. To jest chyba z retinoidami. To dostałam jakby po swojej kuracji na trądzik. Mogę kiedyś o tym opowiedzieć. Kremik i to. To w ogóle mogę wrzucić gdzieś do tyłu, bo z tego nie korzystam. Perfumy gdzieś też do tyłu pójdą. Body peeling też idzie do tyłu.
jeśli chodzi o tę część. No to tu jest podkład i tu jest kosmetyczka z większością moich kosmetyków. Jak się teraz luźnie tam zrobiło? Tu jest kosmetyczka z większością moich kosmetyków, ponieważ nigdy nie mam co z nimi zrobić, więc po prostu trzymam je w kosmetykach. To jest złe, ponieważ... no to, bo to przeszkadza po prostu, jak kosmetyki są wszystkie tam w kosmetyczce, a nie tak luzem. Tu mam w ogóle też jakieś pojedyncze rzeczy, które dostałam będąc w Sephorze albo coś. Ja nie mam za dużo kosmetyków z jednego rodzaju, z jednej kategorii, więc to jest na plus, przynajmniej dla mnie. Nie patrzcie na paletki, bo paletki to jest taka moja mikroobsesja. Tutaj, tu wrzucę podkład. Nie będzie też korektor, bo baza się już nie zmieści raczej. No i tutaj pójdą też wszystkie pomadki, które zaraz stąd wyciągnę. Ja muszę sobie kupić trochę więcej pomadek, ponieważ większość to są te z Maybelline. One strasznie słabo schodzą za pomocą tego płynu micelarnego, więc muszę sobie kupić więcej zwykłych pomadek. Tu jest jakaś z Technik. Ona ma fajny kolorek. I jeszcze jest z Gosha. Te pomadki zrobię tutaj na dół. Zmienię trochę ustawienie kamery, żebyście mogli lepiej widzieć. Mi też będzie lepiej po prostu robić to wszystko tutaj na dole, a nie pokazywać do góry do kamery. Dobra, jak widzicie, wszystko jest zrobione na pralce. Tu mam jeszcze pomadkę. Ona właśnie ma taki fajny kolorek. Taki bardzo ciemnawy, ale on naprawdę fajnie się prezentuje. To jest w ogóle z Max & More. To z poprzednich kalendarzy adwentowych miałam. Tutaj jest w ogóle kredka do tej pomadki. Ją sobie zostawię, bo pomimo tego, że ona jest w ogóle bardzo nietrwała, to jednak ma fajny kolorek i no fajnie wygląda na usta. Co tutaj dalej mam? Jeszcze mam z NYXa tutaj błyszczyk. Ta paletka to jest taki no name właściwie już, bo się całkiem zmazał. Ona wygląda tragicznie, ponieważ dostała się do małych rąk. Dalej, jest kolejny z Technik mały cień, taka czwóreczka. To też idzie do kosza. O Jezu, ten eyeliner jest słaby, ale ja go na razie zostawię, ponieważ jeszcze trochę tam jest. W ogóle to też powinnam już wyrzucić, nie powinnam tego trzymać już. Tutaj mam jakby podkłady, w sensie pod bazy, pod rzeczy. Ten eyeliner jest masakryczny. Nie wiem, dlaczego kupiłam go drugi raz. Chyba myślałam, że wszystkie eyelinery mają się tak zachowywać. Natomiast kupiłam sobie ten z Maybelline. On jest super, go polecam. Mi się naprawdę dobrze pracuje. Na razie będzie tutaj. Tu jest kredka do brwi. Jezu, ta kredka do brwi, nawet nie wiem, czy jeszcze ją produkują z Manhattanu. Ona jest świetna. Ona idealnie pasuje do moich brwi. W ogóle to jest takie stare. To jest tam chyba z Bourjois kredka i tutaj pędzelek. To powinnam wyrzucić. Z tego już nawet nie korzystam. To jest tak stare, że nawet nie wiem, czemu to trzymam. To w ogóle było praktycznie nieużywane. Ale lepiej to wyrzucę. O, tu jeszcze jest perfum. Wrzucę go tutaj na razie. Biała kredka, też ją zostawię. Tę perówkę też powinnam zostawić. Podkład z Rimmela i tutaj mam z Paese puder ryżowy, to sobie tutaj zostawię. Natomiast mam tutaj jeszcze bardzo, jak widzicie, puder z Maybelline. W ogóle on jest strasznie zjechany, on powinien zostać wyrzucony. To jest w ogóle z Max & More, który zastygł. Rozświetlacz. Nie przypadło mi do gustu to, że on jest... jednak nie zastygł, jednak coś tam jest. Natomiast nie podoba mi się to sposób tego nakładania, więc to idzie do kosza. Tu w ogóle, Jezu, tutaj mam tą taką, co kiedyś była chyba też w jakimś beauty boxie, ten glow, taka mini rękawica. Ona jest fajna do makijażu, ale ona jest strasznie zużyta. Super się nią zmywa makijaż. Jeśli chodzi o górę, to tutaj będą paletki, większość paletek. No i tutaj właściwie jeszcze mam trochę miejsca, więc na razie sobie to miejsce zostawię, ponieważ przyda mi się na coś na pewno. Tutaj do góry mam takie rzeczy i to w ogóle szczoteczka. Tutaj chcę zrobić całkowicie pudełko do pędzli. Tu dostałam od mamy bodajże aktywną bazę i serum do rzęs. To zostawię tutaj. Powinnam wrzucić to do bazy, ale pójdzie tutaj. No i tutaj idą paletki. Te paletki, one były w też kalendarzu adwentowym. Raczej je sprzedam, bo średnio mi się podobają. Tu wszystkie pędzle idą też. Te malutkie, może powinnam wrzucić je tutaj. O, one tam będą.
się na widoku. Zalotkę też powinnam tutaj wrzucić, ale wrzucę ją tutaj ze względu na to, że tu jest miejsce, a tu chcę, żeby były tylko pętle. Na samym szczycie też mam pędzle. One są jeszcze w tym pudełku nierozpakowane. Powinnam je w końcu rozpakować i zrobić tam porządek. Duże powinnam trzymać jednak w tym bardziej, bo one mogą tracić kształt. Więc na razie będę je trzymać w tym. Zmieściły mi się wszystkie pętle, więc one idą tutaj na górę, zaraz wam to pokażę. Wracamy do takiego ustawienia kamery. No i przechodzimy tutaj, jak widzicie, tutaj są te wszystkie moje pędzelki. Natomiast jeśli chodzi o tutaj, to są wszystkie moje paletki. I tutaj jest do trzymania włosów. Jeśli chodzi o paletki, większość to są Colourpopy, które możecie zobaczyć w dwóch ostatnich odcinkach z Colourpop. W jednym mówiłam wszystkie informacje, jak zamawiać, cło, wysyłka i tak dalej. W jednym pokazywałam tylko paletki. Mamy tutaj Ina Trans, które aktualnie jest na moich oczach. Chi to jest jedna z pierwszych paletek. I Whatever to też jest jedna z pierwszych paletek, które w ogóle z Colourpop miałam. Sweet Talk, California Love, Going Coconut, to też fajna paletka i też bardzo mi się podoba. Miss Bliss z Colourpop. Tutaj mamy Sultry z Anastazji, paletka, którą kupowałam po promocji, ponieważ normalnie jest droga. Ona jest praktycznie nieużywana. Nawet nie zdjęłam foliki z lusterka, ale ona ma piękne ma kolorki. No trochę gdzieś tam jest już pomaziana. No i tutaj mam jeszcze kolejne paletki. Tutaj jest z Frozen, Blushing Nude, czyli Nude Mode i Blush Crush. Tutaj jest paletka z Mulan, ona jest duża, to też pójdzie tutaj. Truly Madly Deeply, bardzo fajna paletka, bardzo mi się podoba. I Sunrise z Focalure. Powinnam tutaj mieć taką przegródkę. No i tutaj też chcę włożyć kosmetyki. O, paletki idą tutaj. Chociaż te małe może powinnam wrzucić. Tutaj jeszcze są paletki. Jest to ładny porządek. Natomiast to idzie do góry, bo to jest praktycznie puste. Ta kosmetyczka też jest praktycznie pusta. To myślę, że też mogę sobie włożyć do góry. To jest jakiś taki pojemnik, który dostałam kiedyś w Sephorze. I właściwie to tyle, zrobiliśmy porządek w moich kosmetykach. Tak jak już wspominałam, ja nie mam za dużo kosmetyków, bo nie rajcuje mnie posiadanie na przykład 50 podkładów albo coś takiego. Jeśli chodzi o te kartony, to ja sobie po prostu je gdzieś wrzucę do jakiejś szafy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Kończcie w komentarzach na dole, napiszcie, jak podoba wam się nowy układ tej tutaj szafy. Jestem zaskoczona tym, że wystarczyło mi tak naprawdę tylko i wyłącznie dwie półki, no ale część tak naprawdę, dużą część kosmetyków wyrzuciłam. Napiszcie, czy mam dużo kosmetyków, bo mi się wydaje, że ja mam dość mało kosmetyków. Więc to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i oglądać kolejne filmiki. Dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie takie kosmetyczne filmiki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!